Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku magazynu z Zakołka. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku na prośbę jednego z widzów skupimy się na temacie kierunkowskazów. Temat no, banalny, każdy wie przecież do czego służą kierunkowskazy, ale jak właściwie ich używać, o tym właśnie dzisiaj. Również dzisiaj porozmawiamy sobie do czego służą światła do jazdy dziennej. Zapraszam. Proszę Państwa, podstawowa zasada to oczywiście używamy tych kierunkowskazów. Używamy w momencie, kiedy mamy zamiar skręcić, zmieniamy pas ruchu. Druga ważna rzecz, odpowiednio wcześniej sygnalizujemy taki zamiar. Dlaczego? Aby inni użytkownicy drogi mieli czas na stosowną reakcję na nasz zamiar zmiany kierunku jazdy, aby nie byli zaskoczeni. Unikamy sytuacji, gdy przy zmianie pasa ruchu na jezdniach, które mają dwa pasy w jednym kierunku, razem z ruchem kierownicy włączamy również kierunkowskaz. Taka rzecz niedopuszczalna, gdyż równie dobrze moglibyśmy tego kierunkowskazu nie włączać, bo i tak już użytkownicy drogi, inni wiedzą, że zmieniamy pas. To ma być sygnalizacja wcześniej zasygnalizowana, żeby nie zaskakiwać takim naszym postępowaniem innych. To wszystko oczywiście w zależności od drogi, jaką jedziemy, bo ruch w mieście troszeczkę inne prawa ma niż ruch na przykład na autostradzie. Przy większych prędkościach taki zamiar zmiany pasa ruchu powinniśmy sygnalizować jeszcze wcześniej, gdyż samochody jeżdżą z większymi dużo prędkościami i czasami po prostu trzeba wytracić tą prędkość, abyśmy mogli zmienić bezpiecznie pas ruchu. Samo włączenie kierunkowskazu nie oznacza to, że możemy taką czynność wykonać. To jest tylko informacja dla innych, że mamy taki zamiar. Przepisy ruchu drogowego obligują nas do tego, aby na przykład przy zmianie pasa ruchu upewnić się, czy manewr, który wykonujemy, nie przeszkodzi w normalnym ruchu innym użytkownikom. Jeszcze dodam, że samo włączenie kierunkowskazu oczywiście może nam pomóc w obraniu właściwego pasa ruchu, ale tak jak przed chwilą powiedziałem, my musimy poczekać, aż ten pas będzie wolny i ten manewr, który wykonujemy, nie zagrozi innym użytkownikom w ruchu. Dodatkowo są takie sytuacje, jak na przykład, tak mi przychodzi do głowy, ulica Warińskiego przy ośrodku zdrowia, gdzie sporo osób się zatrzymuje. Ten parking ileś tam metrów ma, ale w dużej części jest wiecznie zajęty. I szukamy miejsca parkingowego. Oczywiście prędkość malutka, powolutku sobie jedziemy, szukamy danego miejsca. Włączmy ten kierunkowskaz, że mamy zamiar zaparkować, że szukamy tego miejsca, aby użytkownicy za nami nie denerwowali się, czemu tak wolno sobie nagle jedziemy. Mam zamiar zaparkować sobie przy
na ulicy Walińskiego. Zmniejszam prędkość oczywiście. Nie widzę z mojego punktu widzenia, które miejsca są wolne, ale włączam wcześniej kierunkowskaz, szukając miejsca odpowiedniego dla mnie i dzięki temu użytkownicy z tyłu za mną wiedzą, jaki ja mam zamiar zrobić. Nie denerwują się i są przygotowani na manewr, który wykonam, bądź nie. I tutaj właśnie mamy przykład kierowcy, który zapomniał, do czego służą właśnie kierunkowskazy. Myślałem, że jedzie prosto. A tu zaskoczenie. Takich przykładów można oczywiście mnożyć. Każdy z Państwa w trakcie codziennej jazdy zauważa na pewno nie jedną taką sytuację. Oczywiście nie naśladujemy takich kierowców. Staramy się sygnalizować nasze manewry odpowiednio wcześniej. I jeszcze jedną rzecz chciałem Państwu powiedzieć, co mnie szczególnie denerwuje. To ma oczywiście związek z późnym włączaniem kierunkowskazów. Taki przykład: jadąc ulicą Utrata i zbliżając się do skrzyżowania z ulicą Waryńskiego, na tym skrzyżowaniu nie ma lewoskrętów. I kierowca, który późno zasygnalizuje zamiar skrętu w lewo, może spowodować lekki zator z tego tytułu, że, tak jak wspominałem, nie ma lewoskrętu. Jeżeli odpowiednio się nie ustawi na środku skrzyżowania, potrafi zablokować cały lewy pas. A gdybym może wiedział 5 sekund wcześniej, że ma zamiar skręcić w lewo, wiedząc, że takie sytuacje na tej ulicy powstają, może bym zmienił pas właśnie na prawy, aby ominąć właśnie taką sytuację możliwą, która może powstać po prostu. Podsumowując temat kierunkowskazów, używamy ich zawsze, sygnalizujemy odpowiednio wcześniej nasz zamiar. Kolejna sprawa, samo sygnalizowanie nie upoważnia nas oczywiście do zmiany pasa ruchu, zmiany kierunku. To jest tylko informacja dla innych użytkowników, że taki mamy zamiar zrobić, ale jeżeli pas jest zajęty, musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które aktualnie zajmują się na danym pasie. Odpowiednio wcześniej, abyśmy nie zaskakiwali swoją decyzją innych. I zawsze z głową, a na pewno będziemy poruszać się bezpieczniej. Myślę, że temat kierunkowskazów został wyczerpany. Kolejna prośba od widza naszego to była przypomnienie kierowcom, do czego służą światła do jazdy dziennej. Większość samochodów nowych opuszczających salon ma te światła w wyposażeniu standardowym już teraz. One służą tak, jak i się nazywają, do jazdy dziennej, proszę Państwa. Czas, jaki teraz jest jesień, późno zapadający zmierzch, obliguje nas do tego, abyśmy mimo posiadania włączonych świateł dziennych włączyli już światła mijania. Również pogoda, jaka aktualnie jest. Mniejsza przejrzystość powietrza, czyli mgły, zamglenia, ale również i jakikolwiek opad atmosferyczny w postaci deszczu, mrzawki, śniegu i tak dalej, również obliguje nas do tego, abyśmy włączyli już światła mijania. Światła dzienne mają to do siebie, że one są tylko z przodu. Po zmierzchu, przy mgle, proszę o tym pamiętać, że tył naszego pojazdu nie jest w żaden sposób oświetlony. To jest oczywiście, tak ma być, bo taki zamysł był też, tak powiem, projektantów tych świateł. Światła do jazdy dziennej. W normalnym dniu, w świetle słonecznym,
tylne światła mijania i tak byłyby, tylne światła pozycyjne, przepraszam, i tak byłyby niewidoczne, także niepotrzebna, że tak powiem, strata energii na zasilanie takich świateł z tyłu. Czemu również bardzo ważna rzecz jest, aby tych świateł dziennych nie używać wieczorem, w nocy. Czasami też się zdarza, że widzimy takie auta jadące właśnie już grubo po zachodzie słońca. Kierowca nie jest świadomy, czy też zapomniał światła mijania w mieście. Mało mu są potrzebne, ale bardzo przeszkadzają innym użytkownikom jadącym z naprzeciwka. Światła dzienne nie mają geometrii. One mają świecić bardzo jasno, właśnie w słoneczne dni, abyśmy byli bardzo widoczni, ale nie mają geometrii ustawionej tak jak światła właśnie główne, światła mijania w samochodach. Tutaj świeci się jasno we wszystkie strony. To są diody LED-owe. I tutaj naprawdę ostro możemy oślepiać bardzo mocno innych użytkowników drogi. Także pamiętajmy o tym, że światła dzienne służą do jazdy tylko w dzień, w normalnej przejrzystości powietrza, bez żadnych zamgleń czy też opadów atmosferycznych. Wtedy koniecznie przełączamy się na światła mijania. Także chyba temat kierunkowskazów i świateł poruszyliśmy dość dogłębnie. Tak dla rozluźnienia zapraszam na materiały znalezione w sieci. To guerreiro. Nossa, esse é guerreiro, hein? Uia. Viu, você tava reclamando da Solange. Tá vendo? Reclamando do frete da Solange. Como la ven con el ruco este? De la sierra. Także, aby bezpiecznie poruszać się po drodze, stosujmy się do pewnych zasad i na pewno ta nasza podróż stanie się bezpieczniejsza. Również dla innych użytkowników drogi, nie zaskakujmy innych swoimi decyzjami na drodze, bo od tego mamy przecież też przyrządy, narzędzia w samochodzie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.